gdy się wszystkie zwierzęta u lwa znajdowały, był dyskurs, jaki przyniósł w zwierzu doskonały. Słoń roztropność zachwalał, żubr mienił powagę, wielbłądy wstrzemięźliwość, lamparty odwagę, niedźwiedź moc znamienitą, koń ozdobną postać, wilk staranie przemyślne, jak zdobyczy dostać, sarna kształtną subtelność, jeleń piękne rogi, ryś odzienie wytworne, zając rącze nogi, pies wytworność, liszka umysł w fortele obfity, baran łagodność, osieł żywot pracowity. Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali. Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali.